Najgroźniejszym szkodnikiem w przypadku grusz jest bezapelacyjnie miodówka gruszowa. Tutaj tak naprawdę powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, co robiliśmy przed okresem kwitnienia i na podstawie tego powinniśmy podejmować teraz decyzję, co z tą miodówką robić dalej. Praktycznie tak, no kwitnienie na gruszach się już skończyło, mamy wzrost zawiązków. To, co powinniśmy zrobić teraz, to przeglądanie tych nowych przyrostów w poszukiwaniu larw miodówki gruszowej plamistej. Ona często przebywa między takimi szczelinami, między ogonkiem a przyrostem. Możemy ją również jeszcze spotkać na zawiązkach. Więc powinniśmy pójść do sadu, wykonać lustrację i ocenić wielkość populacji. U tych sadowników, którzy wykonywali przed okresem kwitnienia taką dosyć mocną ochronę polegającą na zabiegach olejami, siarką, stosowali glinkę kaolinową i tuż przed okresem kwitnienia wykonali zabieg, między innymi preparatem Sivanto Prime, w tym momencie widzimy, że ta presja ze strony miodówki jest bardzo mała. Widzimy gdzieś tam pojedyncze młode larwy, które się wylęgły z tych jaj, które były złożone już gdzieś tam te 2-3 tygodnie po wykonaniu tego zabiegu przed okresem kwitnienia. Tam powinniśmy jednak uważać i nie czekać zbyt długo z wykonaniem kolejnego zabiegu, ponieważ jeżeli warunki pogodowe się poprawią, to ta miodówka będzie bardzo szybko się rozwijała. Co możemy w tej chwili zrobić? No możemy zastosować m.in. preparat Moventos TSC. Jest to produkt, który będzie przez bardzo długi okres czasu krążył w roślinie. Dodatkowo będzie substancja aktywna tego preparatu będzie przemieszczana również do tych nowych liści, które powstaną nawet przez długi okres czasu już po wykonanym zabiegu. Więc będzie chroniła te miejsca, gdzie miodówka, kolejne pokolenia będą te jaja składały i gdzie będą wylęgały się i żerowały larwy. Preparat Moventos TSC w tym momencie jest najlepszym rozwiązaniem. Potem, aby przedłużyć ochronę po okresie około tam 3-4 tygodni, jeżeli zauważymy, że skuteczność tego preparatu już spadła i pojawiają się gdzieś tam jeszcze nowe larwy, będziemy mogli kontynuować tą ochronę produktami na bazie abomektyny. Na gruszach możemy również stosować w tym okresie preparat Sivanto Prime. Jest to produkt, który po okresie kwitnienia na gruszach zarejestrowany jest do zwalczania mszyc w dawce 0,9 litra na hektar, czyli będzie bardzo skutecznie zwalczał mszyce. Na pytanie, czy zastosowany przeciwko mszycom ograniczy mimo wszystko populację miodówki, odpowiem tak, będzie również zwalczał larwy miodówki, które w tym okresie będą żerowały.